Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć Państwu o filmie, który bardzo lubię. Mam na myśli film Pociąg z 1959 roku, który opowiada o losach pasażerów nocnego pociągu, który wyrusza z Warszawy na Hel. W doskonałej obsadzie. Ze Zbyszkiem Cybulskim, z Leonem Niemczykiem i z Lucyną Winnicką. O tym, co działo się w tym pociągu, opowiem Państwu później. A teraz wytłumaczę się, dlaczego zmieniłem chronologię, bo widzicie Państwo, nie jesteśmy w miejscu, skąd pociąg rusza, a znajdujemy się w miejscu docelowym. A że mam okazję być na Helu właśnie teraz, ot i cała przyczyna. A za wydm wyłania się poszukiwacz miejsc filmowych. No bo jak jest zima, to musi być zimno. Takie odwieczne prawa natury. No i się z tym godzę. Pusto. W chałupach dzisiaj jest pusto. Ani człowieka. Wzdłuż całego Półwyspu Helskiego ciągnie się ten tor. Także od Władysławowa do Helu tym torem zmierzają pociągi z turystami. I w naszym filmie pociąg powinien poruszać się właśnie w tym miejscu. Czy tak rzeczywiście się dzieje? Sprawdzimy to, sprawdzimy. Z całą pewnością możemy potwierdzić, że tak się dzieje. Chałupy obecnie wyglądają no zupełnie inaczej. Ale te sceny, które Państwo teraz widzicie ze Zbyszkiem Cybulskim, który zawiedziony zostaje na peronie, są nakręcone w chałupach, ale od strony zatoki, nie od strony otwartego morza. Jak tam się dokładnie przyjrzymy, to za plecami Zbyszka Cybulskiego widzimy ląd w oddali. No cóż można powiedzieć. Pięknie jest, kiedy pociąg jedzie wzdłuż brzegu morskiego. Coś podobnego miałem okazję doświadczyć dwukrotnie. Raz, kiedy jadąc na Kaukaz przejeżdżałem obok Morza Azowskiego i drugim razem w południowych Włoszech. A tak współcześnie wygląda właśnie ta trasa, droga na Hel, widziana z okien pociągu jadącego w odwrotną stronę, czyli do Władysławowa. Jak się Państwo zdążyliście zorientować, chociażby po mojej odzieży, ten materiał nie jest kręcony w ten sam dzień. Nawet nie w ten sam miesiąc. Poprzednio miałem okazję być w chałupach. Dzisiaj przyjechałem do Kuźnicy. A dlaczego do Kuźnicy? A dlatego, że nasz filmowy pociąg dotarł właśnie tutaj. Wiemy, że zmierza na Hel i to jest docelowy przystanek filmowo. Natomiast w rzeczywistości zatrzymuje się tutaj. Kuźnica była na tyle dobrym miejscem, że można było zrobić te sekwencje takie, gdzie nasza główna bohaterka, która zasiedziała się w tym pociągu, w momencie, kiedy pani konduktor ją tutaj troszeczkę zmotywowała do tego, żeby zebrała się i wyszła z pociągu, to ona wychodzi prosto na plażę. Wydmy są zarośnięte. Jest tyle roślinności, przybyło tyle drzew, że nie jestem w stanie odnaleźć i pokazać Państwu dokładnie tego miejsca. Jedynie co odnajduję, co jest... pokrywa się z tymi kadrami filmowymi, to widok z peronu. Choć też bardzo utrudniony, bo też przybyło drzew. Ale widać iglicę kościoła, tego kościoła w Kuźnicy. Żona naszego głównego bohatera, która wyszła na spotkanie swojego męża, czekając właśnie na peronie, no to mamy zdjęcie zrobione w tą stronę. Tak wygląda obecnie ten peron. Czy on miał taki kształt? No pewnie tak, no chyba ten tor nie był zmieniany, jego
położenie, chociaż tego też nie można wykluczyć. Nie dam sobie niczego uciąć, ale widzicie Państwo, tam zza tego drzewa wyłania się zielona iglica kościoła. Proszę Państwa, teraz o chwilę uwagi. Proszę zobaczyć, między pociągiem a słupami widać wieżę kościoła. Właśnie ta wieża jest takim charakterystycznym punktem Kuźnicy i można ją oglądać z różnych miejsc, nawet z plaży. Zrobiłem kilka zdjęć z różnych punktów w tej miejscowości, z różnych kątów. A to jest wyjście na plażę. Znajduje się mniej więcej na wysokości stacji Kuźnica. No i pierwsze, co mnie uderza, to szerokość tej plaży, rozległość. Zupełnie nie jak na filmie, bo ta plaża filmowa jest stosunkowo wąska. I pytanie, czy morze się cofnęło i oddało tutaj taki połać lądu plaży, czy po prostu regulowano to za pomocą wydm, nasadzeń na wydmach. Ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie, jeżeli te sceny były kręcone tutaj, no to te plenery są zupełnie, zupełnie niepodobne. No i oczywiście to, czego mi najbardziej brakuje, to tych rozwieszonych rybackich, suszących się sieci. Pociąg kieruje się w stronę Helu, czyli jedzie na północ. A tak de facto to z Łodzi Kaliskiej jedzie na południe, zupełnie niedaleko do tego miejsca, które się nazywa Łódź Kaliska Towarowa. Jeszcze do niedawna ten budynek służył tutaj jako rozdzielnia. Chyba nawet naczelnik tutaj tej stacji Łódź Kaliska Towarowa urzędował w tym miejscu, z tego co powiedział mi mój przyjaciel Piotr M., który tu też pracował po skończeniu szkoły kolejowej. Właśnie tutaj znalazł zatrudnienie. Jest takim ekspertem moim i, że tak powiem, niezastąpionym źródłem informacji w tej dziedzinie. No i co tutaj się dzieje? W momencie, kiedy do pociągu wchodzą milicjanci, to pociąg stoi na jakiejś stacji, tak? I właśnie tą stacją jest stacja, kiedyś ona nazywała się Łódź Karolew, następnie Łódź Kaliska Towarowa. Jak za czasu filmu, która była nazwa obowiązująca, tego nie jestem w tej chwili Państwu w stanie powiedzieć. Ale to na pewno tutaj. Ten budynek w oddali, taki niebieski, to jest budynek, w którym mieści się Poczta Polska i on się znajduje obok stacji Łódź Kaliska. Czyli nasi bohaterowie, jadąc tyle godzin w pociągu nocą, nie oddalili się zbytnio od punktu wyjściowego. Atmosfera wokół naszego głównego bohatera zaczyna się zagęszczać. Ten krąg podejrzeń. No, wszystko wskazuje na to, że on jest mordercą. Tak to z przebiegu akcji wygląda. Aż do tego momentu, kiedy tutaj ujawnia się prawdziwy morderca, salwuje się ucieczką, zrywa hamulec i właśnie dzieje się to wszystko w tym miejscu, w Katarzynowie. Nie jesteśmy daleko od Koluszek. Realizatorzy filmu nie musieli daleko odjeżdżać od tego ważnego węzła kolejowego, jakim są Koluszki. I znaleźli właśnie tutaj to miejsce. Tu jest nasyp kolejowy. Jak widzicie Państwo, te pole w tej chwili już jest, nie jest to żaden nieużytek, ani łąka, jest to zaorane. Stąd też no, ciężko by było teraz przebiec tutaj. Uciekinier zmierza do tego miejsca, do tego pagórka, do tego wzniesienia, na którym znajduje się stary cmentarzyk luterański. Za chwileczkę tam się udam, poszukam pozostałości grobów i być może, że odnajdę miejsca, które będą
odpowiadały tym filmowym. Mimo moich dobrych chęci nie udało mi się odnaleźć tutaj w tym lasku tego klimatu filmowego. Zresztą rozsądźcie Państwo sami, wygląda to zupełnie inaczej. Oczywiście mam w pamięci fakt, że upłynęło ponad 60 lat, ale inaczej sobie ten cmentarzyk wyobrażałem i liczyłem na to, że znajdę tutaj właśnie takie te krzyże przechylone, ale z tego, co doczytałem w źródłach, to Jerzy Kawalerowicz ze swoją ekipą troszeczkę dodali tutaj różnych artefaktów w postaci właśnie krzyży i nie wiem, czy nawet nie jakiś makiet nagrobków, żeby bardziej to miejsce przypominało cmentarz, a nie lasek. Pościg odbywał się poprzez te pola, które Państwo widzicie. Teraz odgradzają, ten nasyp kolejowo odgrodzony jest teraz szpalerem drzew. Tu obok samego cmentarza i tej górki pojawiły się zabudowania. Także to może wydawać się Państwu raczej bardziej nieznajome niż znajome, jeżeli pamiętacie film i tą gonitwę. No ale muszę Państwa zapewnić, że to się działo na pewno tutaj. Pokazuję właśnie to miejsce, z którego z nasypu się wysypali właśnie ta nasza pogoń i biegli przez to pole w kierunku tego wzniesienia. Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest to miejsce. Dlaczego podróżowanie pociągiem ma w sobie taki wielki urok? Dla mnie jest to ulubiony środek lokomocji. Oczywiście wybieram samolot ze względu na to, że oszczędza czas, samochód, że można wszędzie dojechać, że można zabrać ze sobą więcej rzeczy. Ale jeżeli mam tylko możliwość gdziekolwiek jechać pociągiem, no to robię to z wielką radością. Te wspomnienia z młodości, kiedy jeździło się nad morze i ta podróż trwała, nie wiem, kilkanaście godzin, 12 czy 13 godzin. Jeździliśmy do Darówka z dwoma przesiadkami, kiedy trzeba było właśnie na bocznicy tutaj wyczaić nasz pociąg, dając kilka złotych jakiemuś kolejarzowi w rękę, żeby pokazał, który ten pociąg, który skład jechał do Kołobrzegu. I wtedy wchodziliśmy do takiego pociągu, wchodziliśmy do jednego przedziału, najczęściej to była jedna albo dwie osoby. Jedna nogą trzymała drzwi od przedziału, żeby nikt nie mógł wyszarpnąć i otworzyć go, a druga czuwała przy oknie, żeby przejmować bagaże od kolegów z peronu, którzy za chwilę dołączyli. Wpuszczaliśmy wtedy tylko nasze grono, plus dodawaliśmy czasami, rozejrzeliśmy się po korytarzu, jak były jakieś ładne dziewczyny, no to skoro było 8 miejsc, nas było 6, no to wiadomo, do czego ten niecny plan służył. Wspomniałem tutaj mojego przyjaciela Piotra M. I tu kilka słów więcej o tym człowieku i o mojej przyjaźni z Piotrem. Ale tu już się przeniosę do innego miejsca i będę kontynuował. Wspomniałem o moim przyjacielu Piotrze M. Piotr mieszkał na tej samej klatce na osiedlu Teofilów, na Rojnej. I można powiedzieć, że wychowaliśmy się w piaskownicy razem. Tak się zwykło mawiać. Piotr zaraził mnie właśnie tym takim bakcylem podróżowania. A, że do dyspozycji wtedy mieliśmy autobusy i tramwaje, a Piotr preferował tutaj transport szynowy. Bo czym mój kolega się wyróżniał? No tym, że to był wielki pasjonat. Wielki pasjonat właśnie transportu szynowego. Oczywiście najważniejszym obiektem jego fascynacji była kolej. Ale niemniej również tramwaje go pociągały. Ja pamiętam, że on zawsze stawał obok motorniczego, którego się nazywało
potocznie korbelkowym i tam obserwował te wszystkie ruchy, które on wykonywał, obserwował przestawianie tych zwrotnic, bo ja miałem okazję już jako bardzo młody chłopak podróżować, to nawet na dalekich trasach, może to nie jest temat na dziś, ale samodzielnie pierwszy raz z Piotrem. Dzisiaj jak rozmawiałem z nim przez telefon, to prosiłem go, żeby przypomniał, ile wtedy mieliśmy lat. I Piotr stwierdził, że on miał lat 8, a ja miałem lat 9. Wyobraźcie sobie Państwo, że przejechaliśmy tramwajem kawał miasta, bo Stoofilowa na ulicę Kilińskiego, o ile dobrze pamiętam, to był tramwaj numer 5, bo tam takie było połączenie. I na stacji Łódź Fabryczna, Piotrek był taki ogarnięty, że poszedł sobie tam do kas i kupił dwa bilety ulgowe. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja wsiadłem z nim do tego pociągu, będąc takim dzieciakiem i nikt nas tam, żaden kontroler tych biletów, żadna obsługa, że tak powiem, pociągu nie miała żadnych wątpliwości do tego, że my sobie tak jedziemy. Dojechaliśmy do Koluszek. W Koluszkach wysiedliśmy, tam się troszkę pokręciliśmy. Już nie pamiętam, co tam Piotr oglądał. Wiem, że wtedy jeszcze parowozy były w użyciu, to być może, że właśnie to było celem tej naszej podróży. Podróż koleją stanowi dla mnie nadal ogromną, ogromną frajdę. I w tym miejscu chciałbym Państwu pokazać coś, co mi posłużyło do zebrania informacji na temat tego filmu. Właśnie mam takie wydawnictwo, Koleje Małe i Duże. Zaskoczyła mi jakość edytorska, jakość wydania tego. Jest to bardzo bogate w informacje czasopismo. Natrafiłem najpierw w internecie na artykuł dotyczący kręcenia właśnie tego filmu. Są tutaj podane lokacje filmowe, ale również podane są, co jest dla mnie bardzo wartościową informacją, jakim składem poruszała się ta ekipa. Jaki parowóz ściągnął? Jakie wagony zostały użyte? Ojej, ale ze mnie gapa. A ja z tego wszystkiego zapomniałem Państwu wspomnieć, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w parku imienia Poniatowskiego, najbardziej filmowym parku w Łodzi, ze względu na sąsiedztwo dawnej wytwórni filmów fabularnych. I to jest najbardziej filmowy park, tak jak wspomniałem, w naszym mieście i pewnie w kraju, bo ile filmów było nakręconych w innym parku? Który park może się poszczycić taką ilością filmów? Tam po drugiej stronie ulicy jest wytwórnia, to co zostało z wytwórni filmów fabularnych. I co my tu mamy? Większość, jak pamiętacie Państwo, scen kręconych było wewnątrz pociągu. I teraz poruszanie z takim bogatym sprzętem, z ciężką kamerą, poprzez te wąskie przejścia i w samym przedziale, no to wymagało naprawdę, było wręcz niemożliwe. Stąd też we wrocławskim Pafawagu, w fabryce wagonów, zamówiono taki wagon, który się rozkłada. I realizatorzy tego filmu, właśnie tu w atelier wytwórni, wtedy, kiedy była potrzeba, to składali, kiedy nie, rozkładali, przez to mieli swobodny dostęp do tych zamkniętych, wąskich przestrzeni. Nowatorskim takim rozwiązaniem i takim, które zostało docenione na festiwalu w Wenecji, bo film otrzymał nagrodę Georges Méliès za właśnie efekty, było uzyskanie takiego efektu za pomocą luster, gdzie na lustro rzucano obraz, te lustro odbijało na inne lustro i dzięki temu mieliśmy takie uczucie, że podróżujemy rzeczywiście pociągiem, że za oknami widzimy po prostu przesuwający się krajobraz, tak jak to się dzieje w pociągu. I w tym momencie pojawia się pokusa, żeby znaleźć podobny wagon w jakimś skansenie takim kolejowym. I tak oto od pomysłu do przemysłu rozpocząłem od takiego researchu w moich archiwach. I jakim zaskoczeniem szczęśliwym okazało się to, że w moich materiałach poprzednich już pokazywałem podobny parowóz. Nie mogę Państwu pokazać, jak to wygląda wewnątrz.
ale tutaj ten kocioł tej lokomotywy wygląda naprawdę bardzo imponująco, ogromny, pełen tutaj jakiejś aparatury, wyposażenia. Więcej kłopotu przysporzyło mi znalezienie podobnego wagonu, którym podróżowali nasi bohaterowie. W tym celu musiałem udać się do Skierniewic. A dlaczego właśnie do Skierniewic? Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Skierniewicach, w starej parowozowni, w okolicach tej parowozowni, urządziło skansen kolejowy i właśnie tam się udałem, mając informację, że znajdę tam ten wagon, który został wyprodukowany w Pafawagu, który zwie się salonowcem. Jeżeli to jest ten mój salonowiec, to powiem szczerze, że czuję się lekko zawiedziony, ponieważ wyobrażałem sobie ten wagon nieco inaczej, no i w nieco innym stanie. Po raz kolejny w moich wędrówkach spotkał mnie zawód, bo niestety nie pokażę Państwu tego salonowca, tego wagonu. Co prawda panowie tutaj potwierdzili mi, że to rzeczywiście jest w zbiorach tego skansenu kolejowego. Natomiast obecnie znajduje się na terenie magazynu i to w tej części, która nie jest przeznaczona do ekspozycji. No stąd też, że tak powiem, przeżyłem trochę zawód, ale osłodziło mi ten zawód właśnie to, że mogłem zwiedzić parowozownię, bo tyle razy jadąc w kierunku Warszawy miałem tą parowozownię, ona zawsze mnie intrygowała, co tam jest wewnątrz, jak ona wygląda w środku. Tak jak zaznaczyłem na wstępie mojego filmu, że odwracam kolejność zdarzeń, no to, żeby być w zgodzie właśnie z tym, to skoro zacząłem w chałupach, na helu, no to kończę film pod dworcem Łódź Kaliska, bo stąd wyruszył pociąg, jak wcześniej Państwu o tym mówiłem. Wykorzystam kolejny raz, bo to już nie pierwszy raz opowiadam o tym, jak bolesnym dla łodzian jest fakt utraty tego starego dworca. W kadrach filmu można zobaczyć, jaki to był ciekawy obiekt. Te dojście takie szerokie, bo część zdjęć było robione z lotu ptaka. Jak wyglądał ten budynek dworcowy, jak się wychodziło tam na perony. Co prawda Wikipedia powiada o tym, że film opisuje podróż nocnym pociągiem z Warszawy na Hel. Także ja na plaży tam się nie omyliłem, tylko po prostu zacytowałem tutaj Wikipedię, pewnie tak było w scenariuszu. Natomiast wnikliwy widz w tych pierwszych kadrach dostrzeże oczywiście tablicę Łódź Kaliska, która się rzuca w oczy. Stąd nie mamy wątpliwości, że stąd wyjeżdża pociąg. Mam nadzieję, że ten film był dla Państwa interesujący, że część z Państwa podziela ten sentyment do podróżowania koleją i pamięta ten stukot tych kół po łączeniu szyn. Tu. Co teraz już nie występuje. Jest jakaś inna technika łączenia tego. Żegnam się z Państwem właśnie tym takim miłym wspomnieniem i zapraszam do oglądania innych moich filmów.